Jest to jedyne rozwiązanie, co do którego prezydent miasta podjął decyzję. Nie dalej. Mnóstwo nerwowych emocji towarzyszyło spotkaniu przedstawicieli władz miasta, Komisji Kultury i Oświaty z rodzicami dzieci uczęszczającymi na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Kirii Skłodowskiej. Miało ono na celu przedstawić plany odnośnie dalszej działalności tej placówki. Jak się wydaje, jej los został już przesądzony. Chcę powiedzieć w sposób jednoznaczny, jasny, że decyzja prezydenta co do przeniesienia Młodzieżowego Domu Kultury do budynku gimnazjum nr 1 zapadła. Prace w tym względzie zostały już wdrożone. Decyzja jest wynikiem warunkowego dopuszczenia obiektu do użytkowania do końca roku 2018. Zdaniem Piotra Paczuskiego przenosiny placówki są jedyną szansą na uratowanie Młodzieżowego Domu Kultury od jego likwidacji. Jeśli miasto wspólnie z MDK, środowiskiem MDK nie podejmie starań, żeby zapewnić dzieciom i młodzieży zajęcia, możliwość odbywania zajęć, od 1 stycznia 2019 roku dzieci, młodzież nie będą mogły zajęć odbywać tutaj w tym budynku, pracownicy nie będą mieli gdzie pracować, dyrekcja nie będzie miała kim kierować. Dyrektor MDK-u wydaje się być pogodzony z opuszczeniem na stałe obiektu. Jednak pomysł miasta na dalsze funkcjonowanie Jelonka uważa za chybiony. Jeżeli miałby to być okres przejściowy, to w tym momencie owszem, ale Młodzieżowy Dom Kultury musi mieć długofalową jakąś wizję istnienia i istnienia jako samodzielna placówka w samodzielnym budynku, bo jest to po prostu podstawa tutaj istnienia placówki. Ja mówię, no, łączenie tego ze szkołą dla mnie jest, no, na pewno nie jest dobrym pomysłem, ale jeżeli już nie ma innego, to musiałoby być na bardzo krótką metę. Tymczasem rodzice chcą, by działalność placówki pozostała w dotychczasowym budynku. Ze szkoły do szkoły, no ja was proszę, wy jesteście urzędnikami, zadbajcie o ten budynek, zróbcie nam, ale to nie na żeby nasze dzieci były zadowolone. My chcemy mieć pewność, że miasto dołoży wszelkich starań, żeby chodziły jeszcze nasze wnuki. Bo podejrzewam, że będzie tak, że chcemy to wiedzieć, czy ten budynek po prostu będzie sprzedany, będzie przeznaczony na pójście w ruinę, a my będziemy się tułać. Niefajne jest, kiedy jakakolwiek władza okopuje się na swoim pomyśle, że mówiąc tak, my wiemy lepiej, bo my mamy to policzone i tak dalej. Czasem pieniądze rzeczywiście, bo one są bardzo ważne, ale czasem trzeba też wysłuchać ludzi. Jeżeli tego nie ma, no to znaczy, że nie jesteśmy wspólnotą. To spotkanie powinno być przeprowadzone z panem prezydentem, 2-3 miesiące wcześniej, przed podjęciem tej decyzji, z którą niestety nikt się tutaj nie zgadza. Pracownicy nie zgadzają się, jak pan słyszał, pan dyrektor nie jest zadowolony i oczywiście przede wszystkim rodzice i dzieci. Przewodniczący Komisji Kultury Rafał Szymański zauważył, że funkcjonowanie placówki w obecnym obiekcie byłoby możliwe poprzez wprowadzenie etapowania prac remontowych. Etapować, to znaczy co? Pomieszczenie po pomieszczeniu, najpierw dach, najpierw korytarze. Jaką kolejność przyjąć? Pan prezydent powinien porozmawiać z kimkolwiek, kto prowadzi hotel. No wtedy dowiedziałby się, na jakiej zasadzie można robić remont części pokoi, nie zamykając tego hotelu. Mniej optymistyczny był przewodniczący Rady Miasta Leszek Wrotniewski. Ja bym nie chciał podejrzewać prezydenta o coś takiego, że wreszcie ambicjonalnie rozegrał swój pomysł na MDK, no ale ten łańcuszek układa się dosyć sprawnie, bo teraz kolejny pomysł, żeby opóźnić tak remont pomieszczeń, aby funkcjonowanie MDK-u w swojej siedzibie było niemożliwe. Jeszcze w lipcu na drugim i trzecim piętrze mają ruszyć prace, które przystosują budynek po byłym gimnazjum nr 1 do potrzeb funkcjonowania MDK-u. Być może stanie się też tak, że niczym w westernie pojawi się szeryf, który stanie po stronie mieszkańców.